Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Mamy ogromny nowy update, volume 5. O, będziemy jechać sobie Gauntlet, playlistę, w której chodzi o to, żeby uciekać przed policją i ścigać się przy okazji z innymi graczami. To jest coś, co mieliśmy już w Need for Speed Heat, ale jest to rozbudowane o nowe rzeczy w tej części, no i policja jest dużo bardziej agresywna. To jest rzecz, która została dodana w poprzedniej aktualizacji, natomiast chcę wam opowiedzieć o nowej aktualizacji i co się tu odpieprza. A odpieprza się dużo. Sporo się dzieje w tym Need for Speedzie, niestety na niekorzyść. EA Games stara się mi powiedzieć: hej Lucek, wiemy, że lubisz tę grę, ale niestety musisz być jak inni gracze i stwierdzić w końcu, ta gra jest do dupy. Dzieją się dziwne rzeczy, moi drodzy. Dzieją się mega dziwne rzeczy. No dobra, chodźmy sobie, pojedziemy sobie ten wyścig, to wam opowiem, o co tutaj chodzi. Tu mamy takie mistrzostwa, jeździmy sobie 3 wyścigi i ścigamy się z innymi graczami, zaraz dołączy do nas też policja. W nowej aktualizacji nie naprawili bugów, wow, nie naprawili bugów z poprzedniej aktualizacji i pojawiły się nowe. Volkswagen Golf kupiony w DLC za realne pieniądze, to było chyba 44 albo 65 zł, coś takiego, nie pamiętam, które DLC ile kosztowało, ale wiesz, trochę kasy kosztowało, nie? I ten Golf po nowej aktualizacji, na tej nowej aktualizacji dalej prześwituje jego body, gdzie jego głównym atutem i rzeczą, dla której kupujecie w ogóle tego Golfa, jest właśnie body kit, czyli rzecz, która go mocno wyróżnia, bo ten body kit się tam świeci, wiesz, ładnie wygląda, nie? No ciekawy, ciekawy taki jest. I prześwitywał po poprzedniej aktualizacji, prześwitywał. Widać było kanapy w środku, kierownicę i tak dalej, nie? No fajnie, taka Forza Vista niby, nie? Ale no to jest glitch i wygląda to mega, mega źle. Myślałem, no dobra, w tej aktualizacji to pewnie naprawili, bo nowy patch i tak dalej. Jest kilka, widzę, że tam napraw. Wbijam do gry, patrzę, mój samochód zakupiony za moje pieniądze realne. Dalej ma ten glitch. Dalej prześwituje mu body. Później wam pokażę, o co chodzi, jak sobie przejedziemy ten wyścig. Okazuje się, że pojawiły się nowe bugi. W poprzedniej aktualizacji wprowadzili nowy samochód, pierwszy samochód elektryczny, który nazywa się Porsche Taycan. I Porsche Taycan, zniknęły mu opony. Normalnie masz gołą felgę i tą gołą felgą jeździsz sobie po drodze. Znaczy wiesz, gra myśli, że ta opona tam jest, ale nie ma żadnej teksturki. Rozumiesz? I to jeszcze bardziej komicznie wygląda, bo ja w tym Porsche Taycanie ściągnąłem sobie przedni i tylny zderzak i to wygląda jak jakiś samochód z, wiesz, postapokaliptyczny teraz. I teraz mamy BMW. To jest BMW M2, nowy samochód dodany do gry. Jestem bardzo ciekawy, czy uda się z niego zrobić coś ładnego, bo mnie to auto się nie podoba, jest takie zbyt kwadratowe i w ogóle. Może, bo wiesz, w tym Need for Speedzie mamy świetne opcje tuningowe i może uda się go tak przerobić, żeby wyglądał ładnie, nie? Może jakimś bodykitem albo pakietem zderzaków. Od którejś tam aktualizacji naprawdę da się zajebiście zarabiać w Need for Speed Unbound. Ale pewnie tego się nie dowiedzą nowi gracze, którzy dobijają dopiero do tego Need for Speeda, bo zetrą się z absolutnie paskudnym modelem prowadzenia samochodów, który jest tak frustrujący, że większość osób w dzisiejszych czasach nie będzie w stanie przetrwać tego, w jaki sposób te auta się tutaj prowadzą. Takie The Crew, Motorfest, czy jakakolwiek inna gra arcade'owa przyjdzie wam do głowy, która jest na Steamie za, nie wiem, 50 zł, będzie miała dużo lepszy sposób prowadzenia samochodów niż tu. Naprawdę. Tu jest taka frustracja. Samochód w każdej chwili może zrobić jakieś dziwne rzeczy. I okej, niektóre auta prowadzą się lepiej, inne gorzej, ale wiesz, na przykład lubisz sobie Nissana GT-R'a i myślisz, ja pierniczę, to jest super auto, będzie zajebiście przyspieszać i w ogóle, nie? Gówno. GTR jest słaby. No, jest to niby przestarzała konstrukcja, ale podam wam inny przykład. W rzeczywistości Lotus Exige to jest
Nieprawdopodobny majstersztyk, nieprawdopodobny rozpierniczacz na zakrętach, no nie? W tej grze Lotus Exige ma zajebiste przyspieszenie, naprawdę lepsze od Koenigsegga Regery. Tak przyspiesza zajebiście na starcie. Na zakrętach trzeba się praktycznie w miejscu zatrzymywać, żeby wziąć zakręt. On w ogóle nie chce skręcać. Jest taki przyczepiony do, wiesz, do ziemi, nie? Totalna poracha. I takich przykładów jest dużo. Na przykład Bugatti jest tutaj w tej grze i Bugatti nie może jechać z maksymalną prędkością swoją, czyli tam 400 km na godzinę. Jest sztywno ograniczona prędkość maksymalna dla każdego samochodu, czyli 370, tam może niektóre wyjątki mogą, wiesz, pojechać. Naprawdę. I gracze, którzy, nowi gracze, którzy wbijają sobie do tego Need for Speeda i nie poświęcą tutaj więcej czasu jak, nie wiem, te 25 godzin, żeby nauczyć się jeździć, żeby nauczyć się tego sposobu prowadzenia samochodu, żeby nauczyć się, że na zakrętach trzeba trochę puścić gaz, że trzeba hamować hamulcem nożnym, a nie cały czas cisnąć gaz do końca, bo każdy tego po tej grze się spodziewa, nie? To jest gra arcade'owa i każdy chce brać zakręt na ręcznym, po czym bez żadnego szwanku wychodzić sobie z niego, wiesz, z pełną prędkością. No, w końcu mamy tutaj nitro, jakieś tam takie dopalacze, niedopalacze, nie? Więc powinno nam to ujść na sucho. Ale okazuje się, że trzeba jeździć mega, mega czysto, żeby osiągać dobre wyniki, tak? Żeby, o, w tym wyścigu akurat musimy uważać na zniszczenia swojego samochodu, bo jak zniszczymy go sobie całkowicie, no to niestety wyścig się dla nas w tym momencie kończy, nie? O, czekajcie, bo chyba będę miał końcówkę wyścigu? Nie, jeszcze nie. Wow, ale się bym prawie rozbił. Tu możemy sobie fajnie skrócić, nie każdy ten skrót zna, cyk. O! Przeominąłem checkpoint. Ale nic się nie stało, tutaj mamy szybkie restarty. No, także większość graczy nie potrafi przebrnąć przez to, żeby się nauczyć tutaj w ogóle jeździć. Jest kompletnie inny sposób prowadzenia samochodów. W dodatku potrafią one w mega dziwnych miejscach, o, tak jak ja przed chwilą, nie? W mega dziwnych miejscach podskakiwać, robić jakieś takie fikołki albo coś takiego. Kurde, ten co? Nie, naprawdę, często widzę, jak ścigam się z jakimiś tam ludźmi, że jadę sobie, jadę i ktoś nagle robi Alt F4 albo po prostu wychodzi, nie? Tu się dzieją mega, mega dziwne rzeczy i tylko najbardziej wytrwali fani tej gry będą w stanie dobrnąć do jakiegoś momentu, kiedy faktycznie będą wymiatać w tej grze. Okej, okay. Zdobyłem sobie 10 poziom, speed passa. Wejdźmy sobie w samochody. Na razie zauważyłem tylko, że Porsche jest mocno zbugowane. Proszę bardzo, Porsche Taycan. Widzicie tu gdzieś opony? Zderzak usunąłem sam i zobaczcie, fajnie tam widać, że coś tam jest, nie? Za tym zderzakiem, pewnie jakbyśmy w Fordzie to zrobili, to by nie było widać. Ale gdzie są opony? Nie ma opon w Porsche Taycanie, samochodzie, który został wprowadzony w poprzedniej aktualizacji na 75-lecie. I zobacz, wymieniam sobie body kit, nagle się opony pojawiają, wszystko super, nie? Ale tak jak sobie wbijesz do tej gry, wiesz, po aktualizacji, no to masz wielki kłopot, nie masz opon, nie? I masz takie, what the fuck? Ja sobie to oczywiście zostawię, bo to jest ciekawy smaczek. Ludzie mnie się pytają, jak usunąłeś opony? Hej, powiedz. No, ja właśnie tak, ja po prostu zaktualizowałem grę, nie? Weźmy sobie Golf, a może uda mi się Golfa naprawić. Jest Golf, proszę bardzo. Golf pojawił się dwie aktualizacje temu jako pakiet DLC. Trzeba było sobie go kupić. Dalej tego nie naprawili. Spróbujmy go sobie naprawić. Nie próbowałem tego w sumie. Body kity, pyk. O, czekaj. Bo, Tak, no ja bym chciał mojego body kita, za którego zapłaciłem kupę siana. Akurat te elementy, które się świeciły, ich nie ma. Ich w ogóle tutaj nie ma. Zniknęły. Wiesz, ten hajs, który wydałem na ten samochód, to jest właśnie to, nie? Tam się świeciły takie wzorki, jakieś takie LEDy były czy coś. Z tyłu te światełka mamy na tylnej lampie, fajnie, to zostało, nie zniknęło. Ale tu mamy Forza Vista, ziomek. Możemy patrzeć, co jest w środku, przez niewidoczne elementy karoserii.
I na ten moment nie wiem, jak miałbym to usunąć, bo tego bodykitu nie da się w ogóle edytować. Przynajmniej są opony w tym samochodzie. To dobrze. Okej, okay. Czyli wiemy, że jeśli samochód jest mocno przerobiony, to mogą mu zniknąć w następnej aktualizacji jakieś elementy karoserii lub w ogóle nadwozia. Zobacz, widać nogi mojej postaci. W ogóle fajnie, że są te nogi, nie? Tam w samochodzie. Widać, jak sobie skręca. Nawet nie ma 180 stopni tego skrętu, tylko nie wiem... 30. W jedną, 30 w jedną, 30 w drugą. Nie? I to jest bug, który był w poprzedniej aktualizacji, do tej pory go nie naprawili. Ja nie wiem, jak to mam naprawić w grze, bo w przypadku Porsche Taycana to po prostu zmieniamy body i mamy po temacie, nie? A tutaj? Jak zmienię body, to nie będzie ten sam samochód chyba. Chyba, że zainstaluję inne body i z powrotem zainstaluję to. Weźmy sobie ten, bo ten mam dostępny. Okej. Okej. Nie mam dostępu do tego bodykita, który kupiłem sobie za realną kasę. Chyba tam 44 zł albo 60. Teraz stał się z tego zupełnie normalny... Aż się spociłem, ziomek. Zupełnie normalny Golf. Zobaczcie, z tyłu nie mamy tych lamp specjalnych. Wow. Jestem w szoku, nie? Ja nie mogę tego nawet pakietu kupić ponownie, bo w grze on jest widoczny, jakbym go już kupił. Ale chyba mogę jeszcze to jakoś odkręcić. Zobaczmy kup i sprzedaj i weźmy custom. I tutaj, tu jest ten samochód i teraz mogę go sobie kupić i zobaczcie, muszę go kupić od nowa. To nie jest duży tam wydatek, nie? Ale muszę sobie go kupić od nowa, żeby on wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Tak, i teraz mogę sobie opuścić garaż. Cink. I w ten sposób mogę naprawić tego glitcha. W inny sposób się, no niestety, nie dało. Nie wiem, co ja źle tak naprawdę zrobiłem, że ten samochód tak wyglądał, jak wyglądał. Te paski tutaj, które on ma na sobie, one świecą w nocy. Bardzo ładnie to wygląda. Takie niektóre elementy tej karoserii, nie? I przez, ile tam, 2 miesiące miałem tego glitcha, nie naprawili tego. I w tej aktualizacji też popsuli nowe rzeczy. Wow. Wow. Nie wiem, co o tym myśleć, ale no... Naprawdę staram się lubić tego Need for Speeda. Staram się lubić to, że oni dodają nowe aktualizacje, że to już jest piąta. Jest ciężko. Jest ciężko lubić tę grę. Naprawdę. Ja jako fan Need for Speedu w ogóle ścigałek, nie? Zwłaszcza arcade'owych. To ciężko lubić tę grę. Wow.